burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. No weź kartę, pójdziesz po bułkę, tak? Przygotuj się na wielkie grillowanie z osobą. No. Co tak długo? O, dzisiaj będzie upał. Kurde, ja chciałem dzisiaj iść na rower, ale ja chyba nie pójdę. Ja pójdę jutro, pojutrze i najwyżej w niedzielę. O, tylko w niedzielę, kurde, bo mieliśmy jechać tam. Nie wiem, czy ja dzisiaj tam będę iść. Dobra, wysiadka, no. Poczekaj, podjadę. No. Pa. No, dzień dobry kochani, witajcie w środę. Ale ucho swędzi. Właśnie chłopcy poszli do szkoły. Ja jestem tak niewyspana. Nie macie pojęcia. Za mało spałam, ale dzisiaj wieczorem to nadrobię. Jak wrócimy z basenu, to pójdę dzisiaj szybciej spać. No, ale aż okulary założyłam, bo tak mnie oczy jakby. Nie uzawią, tylko nie wiem, jakoś tak bolą. Muszę iść najpierw wziąć prysznic, się obudzić. Dzisiaj chciałam iść na rower, ale właśnie nie wiem, czy iść, czy nie iść, czy lepiej sobie zrobić te paznokcie i posprzątać w domu. Nie wiem, co mam dzisiaj wymyśleć. Za dużo rzeczy na raz. Muszę przemyśleć to. Dobra, pościeliłam łóżko i słuchajcie, zrobię sobie śniadanie. Zrobię te paznokcie i wtedy będę ogarniać. Nie idę dzisiaj na rower, jestem zmęczona. A to nie ma sensu sobie dowalać. Żebym była po prostu bardziej zmęczona, więc i tak mam dużo rzeczy do zrobienia, więc zrobię te paznokcie, ogarnę tutaj dom, pojedziemy na ten basen i wiecie, dzisiaj będę miała zrobione te rzeczy, a jutro ze spokojem sobie pójdę na rower i bez żadnych wyrzutów przede wszystkim, nie?
Dobra, pazy zrobione. Nie wiem, czy ładne, czy brzydkie. Takie se. Mi się nigdy nie podobają. Zdjęłam kulczyki, bo zaczęły mnie irytować. I odłożę te wszystkie rzeczy tam na bok, bo wieczorem będę sobie robiła przy stopach, a teraz już mi się nie chce. Jest zbyt piękna pogoda i mnie ciśnie na sprzątanie. Więc wieczorem sobie przy stopach zrobię. A teraz idę co? Posprzątać chatę. Zrobię sobie jeszcze jedną kawę. Zjem drożdżówkę, która wyszła pyszna i będę sprzątać. Kurde, jakbym nie mogła sobie letnich kolorów zrobić. Nie mam tutaj taki bananowy. Może na stopach sobie go zrobię. O! To byłoby fajnie. Dobra, słuchajcie. Ogarnęłam się, wzięłam prysznic. To co mogę wrzucić do zmywarki, to wrzucić do zmywarki. To co umyć, to umyję. Wypiję kawę. Zjem sobie albo drożdżówkę, albo zrobię owoce z jogurtem. I będę sprzątać. I tak dzisiaj. Nalajcie. Bez pieny. Już prysznic umyłam podczas prysznica. Zaraz pójdę wynieść pranie. I odkurzę. I tak dalej. Inne rzeczy porobić. Słuchajcie. No. I tak. Ten to odbyłam. Jasiu będzie miał koniec, to pojadę po niego i dzisiaj co? Dzisiaj mamy basen. Ale ja nie idę, bo mam te dni. Więc chłopcy pójdą sami, a ja sobie wezmę książkę do czytania w międzyczasie. Dobra, muszę tą drożdżówkę, słuchajcie, pokroić i schować, bo boję się, że mi wyschnie. Wyjęłam ją z tej blachy. Blachę już umyłam. Wyszła naprawdę dobra, bardzo ładnie wyrosła, tylko ja po prostu na tą blachę moją muszę brać. Właśnie mam jeszcze tam
muszę, będę brała na tą blachę połowę składników, czyli tam 25 gram drożdży, wszystko podzielę sobie na dwa. Mam gazówkę przed chwileczką, widzicie, czajnik taki piało mleko, a ja to jestem taki pedant, że nie lubię, jak jest brudno. I super, ona wyszła naprawdę i nawet nie ten. Patrzcie, żaden zakalec, tylko ładnie wszystko wyrosło. Trochę te maliny wpadły do środka, ale to nic. Ja lubię taki ten mokry kawałek z malinami. O, patrzcie. Pyszka. Pyszowka. Więc następnym razem zrobię z innymi owocami, ale mniej po prostu połowę tych składników i wtedy to wyjdzie taka mniejsza ta drożdżówka, nie taki gigant. Penek? Penuś? Chodź, zaniesiesz babci ciasto, jo? Chodź tutaj! Nie, sto razy co? Zanieś babci tutaj to ciasto. Tak. Ja to będę musiała spłaszczyć. Oj. Zobacz, czy masz wszystko na basen. My dzisiaj jedziemy? Tak, na basen, no. W zeszłym tygodniu nie byliście. To w tym trzeba nadgonić. Oj. Prawda, to nie będzie spadało. Mama, co robię na... Ja się wrócę. Co? Torbę. Jak w którą my mamy torbę? Możesz wziąć tą, co my bierzemy. Wyjmij tylko moje rzeczy i będziesz miał swoją torbę. A ja się swoją. Zostaw tylko swoje rzeczy. Albo weź całą torbę, tylko zobacz, czy masz tam swoje rzeczy, tak?
chodźcie. Franek. A ma i co? Tak, Franek. Nie, nie jesteś. No, ale może się... No dobrze, macie 7 minut, zdążycie. No. Idź kajtanuś. Jadę zatankować, może mi się uda truskawki kupić. Ja przyjdę tam, tak? No, na basen czy patrzeć? Patrzeć. No dobra, słuchajcie. Trochę posprzątałam w domu, ale nie wiem, jakoś coś mnie szyja dzisiaj. O, szyja mnie boli. Nie wiem, czy mnie przewiało, czy od tej klimatyzacji. O kurde. Coś mnie... Jadę zatankować, bo mam mało paliwa. Jadę zobaczyć do Rossmana. Coś tam jest na promce. Info dostałam. I co? I truskawki. Dwa żywniaka tutaj muszę. Nie idę z chłopakami na basen, no bo mam te dni, więc nie idę z nimi. I tak, Jezu, jestem dzisiaj jakaś taka wymęczona już trochę, wiecie? Plecy mnie jakoś bolą, nie wiem, kurde, przesilenie. Prześlenie za dużo wszystkiego. Miej te rzeczy do prania, połóż pod pralkę, ale przynieś torby tutaj, tak? A nie, że ja to muszę robić. Bo ty wiesz, że ręcznik trzeba wyprać i strój. Spodenki od stroju, tak? Dobra, my wróciliśmy z basenu. Słuchajcie. I tak. Byliśmy w Lidlu. Byłam w Rossmanie. Poszukiwaniu kilku rzeczy, które chciałam sobie kupić na dzień mamy, sama sobie zrobić prezent, ale w rezultacie nie kupiłam, bo nic nie było i będę musiała sobie zerknąć na stronę Rossmana i zamówić po prostu odbiór w sklepie i tyle. Wzięłam sobie puder dla niemowląt, bo mi go polecała Wicka. I powiedziała, że to jest super sprawa, jeżeli chodzi o... No i to jest jedyna rzecz, która ma mi niby pomóc w redukcji świecenia, w redukcji wydzielania się sebum. Zobaczymy, to jest puder dla niemowląt. Ja to sobie przysypię do opakowania po pudrze. Olejek Isana, oczywiście borówki, pistacje, bo tak miałam wczoraj ochotę na pistacje. I tu wzięłam takie próbki dla chłopaków, takie i takie. Tu są jakieś bułki rogale, które Franciszek wziął. No i gigant arbuz. Ja dzisiaj posprzątałam, słuchajcie, w pokoju, w kuchni. Za chwilę idę sprzątać łazienkę. Pokończyć resztę prania i co? A jutro umyję okna, umyję parapety, wytrę skórzu, powycieram jutro te lampy, bo tu wszystko jest takie zakurzone, albo są pajęczaki. A, i jeszcze kupiłam koszyk truskawek, w ogóle za 15 zł cały koszyk pan mi sprzedał, ale no one są tak miękkie. Chłopaki już tutaj jedli, ale z tych miękkich ja zrobię sobie koktajl, więc zaraz sobie coś tu przygotuję. Tego arbuza przykroję, włożę do lodówki, żeby nie był niedobry. Co masz znowuż? Zgodę. Na co? Aha, a ja nie wiem, czy ja wyrażam zgodę. No. No co? No jajko. Ale ty jesteś opalony. Kurde, ja muszę coś jutro iść na dwór, coś opalę. Dobra, połóż. A co? Tylko to i to.
To weź daj ten długopis, ja to zaraz wypiszę, bo później mi się pochrzani. Dobra, słuchajcie, robię sałatę. Bo mam te warzywa i chcę je wykorzystać i tak jak wam mówiłam, będziemy jedli teraz coraz więcej warzyw i owoców, jak jest taki sezon. O, dyżurka prawie zniknęła, tu jeszcze jest na jutro. Tutaj ten środek był taki mokry, widzicie, te owoce wpadły i z tym lukrem to się takie mokre zrobiło, więc ja to chyba wywalę. Tutaj miałam zrobiony własny sos winegry i właśnie go użyję. Resztkę ja będę sobie chyba robić w te kubeczki. Taki cały kubeczek tego sosu, tu na kilka sałatek wystarczy i taki właśnie sos winegry jest dużo lepszy niż te sosy kupione. Tego go uwielbiam. Pomidory jakieś tutaj weźmy. I weźmy te papryki. Zaraz je umyję. Muszę to zużyć po prostu. Mama. No. A narysować ci konie? No, możesz jak umiesz. O mnie taki paleta uczy. Tak jak się rysuje. Sonika. Ja jeszcze nauczyłem konie. A Jasiu co robi? Robi lekcje. Jasiu, ty nie masz teraz żadnej lektury na koniec roku do przeczytania? Ty jakiś czas czytałeś, a teraz ty nic nie czytasz? Teraz nie mam. Tylko muszę takie bardziej miękkie te pomidory wezmę, a te twarde zostawię. W ogóle oglądałam live'a, wiecie, i chyba go sobie zaraz włączę z powrotem. Właśnie tej mojej ulubionej Angeli i ja ją ostatnio tak namiętnie oglądam, że ja w tym czasie, jak ją oglądam, to nie mam czasu nic robić ani nagrywać. Serio, tak mnie wciągnęła dziewczyna. Więc wow, nie wiem, czy sobie zerkaliście do niej, czy nie. Kto zerkał, a kto nie, dajcie łapkę w górę. Napiszcie mi, kto zerkał, czy kogoś też wkręciło, czy tylko mnie to tak wkręciło, te tematy. No, ciekawią mnie takie rzeczy. Ogólnie. No. No. Ale resztę jeszcze. No tak. Kurde. Na środka. No i sobie tą sałatkę zjemy. I wtedy idę sprzątać tą łazienkę. A dzisiaj idę szybciej spać, bo jestem padnięta. Padnięta po prostu. Jeszcze ja rysuję konia. Dobra, słuchajcie, podlana szklarnia. Teraz ja przyszłam tutaj poobrywać troszkę te boczne pędy. Tego pomidorka zostawimy, bo on taki słaby. Ale te, którym te boczne pędy już tutaj tak wychodzą, to muszę obrywać. Kuzynka mi napisała, dzięki Krysia, że zwróciłaś uwagę na to, że to są te niedobre pędy. No, mamy tutaj jakiegoś szkodnika w tej szklarni, bo tam wlałam wody i wleciało, nie wiem, czy to krecik. Mam nadzieję, że nic innego. No, szkodnik się nam zapętał. Dobra, tutaj nie ma. Tu są boczne pędy. I jutro muszę przyjść pozapylać już, bo są pierwsze kwiatki, także świetnie. Tam na tym pierwszym pomidorku. I tutaj. O, widzisz. Ja szukam. Ja
dobra, kochani, ja miałam robić paznokcie wieczorem przy stopach, ale walczyłam z... Au, jeszcze sobie te zbale, które sobie zrobiłam. Walczyłam z montażem. Nie mogłam... W ogóle ten mój dysk już nie działa. Ja nie wiem, po prostu muszę cierpliwie czekać, a ja nie jestem cierpliwym człowiekiem na ten kabel dodatkowy. No. I wzięłam sobie Jasia laptopa, żeby na Jasia laptopie zmontować, a żeby przesłać te pliki na Jasia laptop, to ja musiałam ten dysk trzymać tak mocno ręką, żeby to przesłać. Jezu, powiem wam, że czasami takie rzeczy techniczne mnie przerastają zwyczajnie, nie? I stwierdziłam, że wezmę sobie, wleję tego wina, które przesłał mi Darek, więc dziękuję jeszcze raz. W ogóle ten kieliszek jest tutaj pęknięty, ja się boję, że mi kiedyś w ręku pęknie. Już nie myję go w zmywarce. No, ale wino jest pyszne, naprawdę bardzo dobre i wydaje mi się, że mocne, bo wypiłam pół lampki, a już jest tak, wiecie, taka faza trochę. Znaczy się nie, może faza nie, ale czuję, że jest dobre, że jest mocne. No i tak, ja przychodzę do was z paczką, z rozdaniem tak naprawdę, od firmy, którą niektórzy lubią, inni też nie. I to jest firma Bingo Spa. I z okazji Dnia Mamy zrobimy dla was rozdanie razem z panią Martą z firmy Bingo Spa. Tutaj dziękuję jeszcze raz za takie możliwości współpracy, bo dla mnie to jest, przepraszam, bardzo ważne, bardzo fajne. Doceniam to i cieszę się i mam nadzieję, że wy to też doceniacie. No i mam dwie paczki i ta jedna to są chyba rzeczy dla mnie do testowania z okazji Dnia Mamy, więc dzisiaj jest który 22, ale no można szybciej sobie testować. Ja, jak wiecie, jeszcze mam dużo produktów z Bingo Spa do przetestowania, ale każda nowość cieszy. Więc cieszę się bardzo. No i taka malutka paczuszka tutaj dla mnie. Ja to pudełko sobie oczywiście zostawię do wysyłki dla was. Ja wam pokażę, co ja tutaj dostałam do testowania. Co w sumie sobie sama wybrałam tak naprawdę do przetestowania i czego jestem ciekawa. I widzicie, dzisiaj mam wolne i mogłabym wykorzystać sobie dzień na maseczki. Wieczór, ale jakoś tak mi się nie chce. Za chwilę pójdę po prostu pod prysznic i spać. Ale stwierdziłam, że jeszcze wam to pokażę. Chciałam to trzymać do 26, ale później będą inne rzeczy, więc stwierdziłam, że zrobimy sobie to szybciej, że te daty tu nie ma zupełnie znaczenia. I tak. Dobra, może od największej, albo nie, od najmniejszej rzeczy. Teraz sobie tu przysunę bliżej, żeby to było wszystko dobrze widać. I dobra, zaczniemy od tych małych rzeczy. Więc tak, wzięłam sobie peeling, kolejny peeling. Ja mam peeling enzymatyczny, tak. Ja mam peeling enzymatyczny z Bingo Spa i używam go, ale teraz on jest z kwasami, czy nie? Kurde, już nie pamiętam. Ale no używam, tak, nie, on nie jest z kwasami, czy jest z kwasami, już nie pamiętam, ale no on jest z kwasem i ja się boję go używać, bo ja się boję przebarwień, których i tak mam już wystarczająco dużo na buzi. Widzicie, ja nie mam dzisiaj żadnego makijażu, krem tylko i mam dużo tych różnych przebarwień, śladów po trądziku i tak dalej. I nie używam kwasów, bo boję się jeszcze bardziej tych przebarwień od słońca. Więc chciałam sobie zamówić z Ziai peeling, to wam mówiłam i na pewno zrobię zamówienie z Ziai.
Fajnie byłoby, gdyby zaproponowali współpracę. Ale wracając do sensu. Chodzi o to, że potrzebuję jakiegoś takiego peelingu, który będzie mi zdzierał, który zedrze mi po prostu tą warstwę brudu z twarzy. I ostatnio kupiłam sobie, wiecie, ten peeling z ziai, to też jest ziai, ale on tak nie do końca gdzieś tam. No i stwierdziłam, że skoro mogę wybrać sobie, to wezmę sobie peeling ziarnisty, który zawiera mielone pestki moreli, łupiny orzechów włoskich i słodkich migdałów. I to jest produkt, słuchajcie, do gabinetów kosmetycznych. Tutaj mamy napisane do gabinetów kosmetycznych 150 gram, więc ja mam nadzieję, że ten profesjonalny peeling, czekajcie, co tutaj pisze, peeling złuszcza skórę, przygotowując ją do zabiegów profesjonalnych, rekomendowany w czasie silnej ekspozycji na czynniki zewnętrzne, lato i zima. Nakładamy opuszkami palców, wykonujemy masaż, aż do wchłonięcia części kremowej zmywamy. No, ja go sobie powącham. Pachnie przyjemnie, naprawdę tak przypomina mi coś. Czekajcie. Nie, jak takie... No, te peelingi, one mają bardzo podobne. On mi przypomina jakiś peeling enzymatyczny chyba. Jeden z peelingów enzymatycznych, których miałam, to tak pachniał. Tak mi się wydaje. I tu jest 150 gram. On ma taką konsystencję, właśnie o taką grudkę. Coś podobnego do tego peelingu z ziai. Ale mocniejszy będzie. No, bo tutaj przez to, że ma właśnie te pestki moreli, łupiny orzechów włoskich i migdałów, czyli połączone w trzy składniki, to on mocno będzie ścierał. Już czuję, nie? Jak sobie to peelinguję, że na ręku no, będzie lepiej ścierał niż ten z ziai, to na pewno. Nawet nie wiem, czy nie mocno, bo go czuję. Tak, więc rękę sobie wypilinguję za chwileczkę. Więc tak, to jest taka pierwsza rzecz do testowania. Jestem bardzo ciekawa, sobie może go dzisiaj nawet już zrobię, bo mam tą skórę. Przez kilka dni robiłam makijaże i taką mam zanieczyszczoną i dlatego jak mam wolne, to staram się nie robić tego makijażu. Jak idę do pracy, to wtedy też łatwiej mi jakby... Wiecie, nagram ten makijaż, idę do pracy i go wykorzystam, a teraz jak jestem w domu, to chcę, żeby ta skóra też odpoczęła. Ja też trochę chcę innych rzeczy porobić, wiadomo, więc... Bo makijaż też zajmuje czas, jakbym wstała wcześniej rano i nie siedziała po nocach, no to by było zupełnie inaczej. To jakbym o 5 sobie robiła makijaż, no to też inaczej, nie? Ale tak... No, nie robiłam sobie dzisiaj makijażu, bo nie było zupełnie potrzeby. Czasami mam takie dni, że ja nawet nie mam ochoty robić sobie makijażu. Nie wiem, z czego to wynika. A czasami mam takie dni, że od samego rana już po prostu chcę sobie zrobić makijaż, więc naprawdę ciężko mi to stwierdzić, z czego to wynika. Dobra, przechodzimy dalej, bo ja tutaj się zagadam o tych makijażach i innych rzeczach. A wy przecież chcecie wiedzieć, co jest do wygrania. Kolejna rzecz to jest szybkie serum do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. To jest minutowe, 1 minute, fast serum for skin care, face, neck, dekolt. No i bardzo szybkie, minutowe. Opuszkami na skórę twarzy, szyi i dekoltu. No, czyli nakładamy takie bardzo nawilżające chyba z tego, co to wynika. A że mi się kończy krem i mam jeszcze jedno serum właśnie z kwasem hialuronowym od Bingo Spa, które też teraz używam cały czas, ale stwierdziłam, że takie szybkie serum właśnie minutowe to jest fajna,
fajna rzecz i te sera od Bingo Spa mi się sprawdzają. To, które miałam ostatnio, dosyć szybko się wykończyło. To pamiętacie to w tym szklanym pojemniczku. Ładnie pachnie. No, wchłania się szybko. Taki lekko pomarańczowy jakby ten zapach, delikatny. Więc tak, to jest druga rzecz do testowania, 135 gram, więc takie mniejsze te buteleczki. Kolejna rzecz to jest... wiem co to jest. To jest do chłodzący żel po opalaniu z aloesem. Coś takiego, bo wiecie, teraz jest czas opalania. I ja mam kilka rzeczy, które pomagają na opaloną skórę. Chcę to wydobyć, chcę zobaczyć, jaki to ma, jaką to ma konsystencję i zapach, ale nie chcę wyleźć. O, wylazło. Taki niebieski kolor. Konsystencję takiego żelu. A zapach miętowy, jak ta maść. Jak to maść do pleców, ale jak miętowo-eukaliptusowy, mogłabym powiedzieć. No, bardzo przyjemnie, tak świeżo i rzeźko to pachnie. Ta maść bardzo podobna jest, tylko że ona jest rozgrzewająca, a to jest chłodzący żel po opalaniu, czy też tutaj jest nawet, że po after training, więc nawet po... Jezu, przepraszam, after training, nie, tylko after tanning. Boże, po opalaniu. After tanning with aloe vera. Więc tak, z aloesem. Fajna rzecz. Wydaje mi się, że może nam się to przydać na lato, dla chłopców szczególnie. No zresztą wiecie, ja też się opalam. Chodzę na golasa, znaczy na golasa. Chodzę na staniku i na spodenkach, jak jest słońce i lubię się opalać i lubię lato w ogóle, więc też czasami mi się zdarzy zjarać, więc wydaje mi się, że wypróbowanie takiego żelu chłodzącego może być fajne i zobaczymy. I kolejna rzecz, słuchajcie, o, to są dwie rzeczy, bo ja chciałam takie duże wiaderko z solą do stóp, ale to była sól do stóp, słuchajcie, ze skłonnościami do puchnięcia i obrzęków, które ja mam. Mi latem puchną stopy. Zimą nie, no bo jest chłodno, ale latem jak jest gorąco, to mam tak napuchnięte nogi zawsze, w ogóle po pracy. Jak ja wychodzę z pracy, ja czuję, że one mi pulsują wręcz w tych butach. I przychodzę do domu, to muszę się położyć, żeby nogi wyprostować i żeby ta opuchlizna trochę zeszła. Ale wiecie, rzadko się to zdarza. Ja powinnam trochę więcej też właśnie nogi do góry trzymać ze względu na to i odpoczywać przede wszystkim. Tak mi powiedziała moja pani doktor ostatnio, no ale ja jak to ja. Więc stwierdziłam, że właśnie coś takiego mogę wypróbować i zobaczyć, czy to mi pomoże, czy to mi podziała. I ja to sobie zrobię jutro na pewno. I na pewno sobie to będę robiła, jak wrócę z pracy. I tutaj to jest sól do stóp właśnie z oktowinianem glinu i siarczanem magnezu. Takie coś i to ma 550 gram i do naczynia z chłodną wodą wsypać 1,5 nakrętki soli. Dokładnie wymieszać, moczyć stopy przez co najmniej 15 minut po zakończeniu osuszyć. Praktycznie, profilaktycznie moczyć stopy w upalne drzwi, nie drzwi, tylko dni. No, więc coś takiego będę testować na te moje opuchnięte stopy. No i tutaj silnie zmiękczający preparat do stóp z kwasami AHA,
Ja już mam takie jedno opakowanie właśnie zmiękczające. Tylko ja to sobie robię w wannie. Ja muszę sobie w ogóle kupić miskę, bo ja miałam miski dwie czy trzy takie, wiecie, właśnie. Ja je używałam tam latem do płukania owoców czy coś, ale też można było je używać do stóp moczenia, a teraz nie mam w sumie żadnej takiej miski, w którą mogłabym sobie zrobić coś takiego, więc muszę sobie zapisać, żeby kupić sobie tą miskę jakąś małą, zwykłą, żeby te nogi właśnie w tych dwóch solach sobie moczyć i będę Wam na pewno mówić. Mnie bardzo intryguje to do tych opuchniętych nóg, nie? Bo bardzo dużo kobiet, osób ma problemy tego typu. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie tylko ja się z tym zmagam w ciepłe dni. Więc to chyba też jest, tak mi się wydaje, pewności nie mam, ale myślę, że to też ma wpływ właśnie na to tarczyca chora. I ostatnią rzeczą jest niestety nie żel na ból dupy, co niektórym dzisiaj by się przydał taki. Ja dzisiaj dostałam taką miłą wiadomość na Instagramie. Pozdrawiam tą osobę, która napisała do mnie, oczywiście bez ujawnienia swojego imienia i nazwiska, bo jakżeby inaczej, założyła sobie jakieś tam fejkowe konto, żeby mnie uświadomić. Także ona na pewno ogląda, więc pozdrawiam. Niestety nie mamy bingo spa, ani ja też nie mam żelu na ból dupy. Także przykro mi bardzo, nie będzie takiej możliwości, żeby coś takiego wygrać. Ale niektórym by się przydało właśnie, bo ewidentnie niektórzy ludzie nadal mają ból dupy, jeżeli chodzi o moją osobę. I tak się dzisiaj z tego uśmiałam. Z początku powiem Wam, że nawet się zdenerwowałam przez sekundę, ale potem sobie pomyślałam, Boże Ewa, co to jest za człowiek w ogóle? Kto to jest, że ta osoba musi sobie utworzyć specjalnie konto na Instagramie, żeby do mnie napisać. Nie wiem, czy to nie jest ta osoba, która kiedyś do mnie jakieś głupoty wypisywała, że to jest ktoś inny, czy to jest moja ex-koleżanka. Nie mam zielonego pojęcia. Bo takie też mam osoby w swoim życiu, których się gdzieś tam, wiecie, pozbyłam, które gdzieś tam cały czas mi bruszczą i chcą udowodnić, jakie to one nie są genialne, a ja jaka to jestem befe i w ogóle. No i tak się dzisiaj śmiałam właśnie, że, że przydałby się taki żel na ból dupy. Kurde, no. Że ja kiedyś taki wyprodukuję. Dobra, i słuchajcie, przechodzimy do sedna sprawy, czyli to jest żel przeznaczony typowo dla mnie. Dla mnie, czyli dla żmii. Słuchajcie, to jest opóźniający efekty starzenia, krem liftingujący na dzień z jadem żmii. Więc dwie żmije w jednym miejscu. No i... I co? I się śmieję, że jak ja teraz tak się wysmaruję tym kremem liftingującym z jadem żmii, to ja będę jeszcze bardziej żmijowata, co dla niektórych. Dobra, i słuchajcie, no to może być na to uczulenie, więc z tym będę musiała delikatnie. Zrobię sobie to jutro, żeby mi w ciągu, na przykład na noc, tego nie będę teraz smarować, bo po prostu się boję, czy nie będę miała na to uczulenia. I na dzień w sumie to jest, więc no, to będę stosować jako krem zamiennie właśnie z tym serum minutowym. I muszę o tym szerzej poczytać na stronie, bo tutaj nie ma zbyt wielu informacji. A ja tam sobie, tak wiecie, na szybko czytałam, ale teraz muszę sobie to przeczytać. Rano nanieść niewielką ilość na oczyszczoną skórę twarzy. No, więc tego też jestem bardzo ciekawa, bo jestem ciekawa, czy to opóźni efekty mojego starzenia się. Chociaż i tak wydaje mi się, że nie wyglądam jakoś bardzo staro, jak na swój wiek. Ale wiecie, jak można się nie starzeć,
który wypływuje na ręku. Nie czuć żmigi. Moje ręce też nie mogą się starzeć. O, ładnie pachnie. Ładnie, w ogóle te wszystkie produkty z Bingo Spa, one tak delikatnie pachną. Nawet można powiedzieć, że to jest taki zapach, jak ja bym to określił, ale fajnie się wsiąknęło, o ja. Ale szybko i taka przyjemna skóra jest po tym, no to może być dobre. Więc jad żmii czasami pomaga, coś mi się wydaje. No, więc będziemy testować. Więc te rzeczy, słuchajcie, dla mnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzeczy, sześć produktów, dwa do stóp, cztery do pyszczka. I teraz ta duża paczka, która jest dla Was. Z okazji dnia mamy mam dla Was z firmą Bingo Spa coś takiego. Bardzo ładnie moje pazurki wyglądają na tle tych żeli. Mam dla Was 5 takich zestawów prezentowych. Tak, 5. Dokładnie. Więc te 5 zestawów prezentowych. Ja nie wypakowuję tego wszystkiego, po prostu widzicie zresztą tutaj, że jest 5, 4 i tu 5. I to są, słuchajcie, zestawy takie typowo prezentowe z borowiną. To jest ta kąpiel borowinowa, borowinowy żel pod prysznic i mydełko borowinowe z ekstraktem z ginkgo. O kurde, to pękło tutaj. Ewa za bardzo tym macha. No widzicie, nieładnie, ale ja to zakleję. Bo ja tutaj tym szastam i to tak jest ciężkie ogólnie. Ta paczuszka jest bardzo ciężka i to mi tutaj troszkę pękło. Ale to nic, ja to Wam wyślę na pewno w nienaruszonym stanie. Jak nie, to zapakuję w inny woreczek. Będzie równie ładne. Więc 5 takich zestawów jest dla Was. Ja zawsze myślę o moich widzach i wydaje mi się, że to jest najfajniejsza rzecz wśród tych wszystkich współprac, bo to, że ja testuję sobie rzeczy, to jest bardzo fajne, bardzo miłe, cieszę się z tego, ale to, że mogę Was też obdarować i że komuś mogę sprawić przyjemność, bo bardzo dużo osób gdzieś tam mi pisze, które wygrały u mnie na którymkolwiek z rozdań, że to jest... Wiecie, jak ktoś wygra pierwszy raz coś w życiu, no to jest mega przeżycie, nie? To tak jakby wygrał prawie w totolotka. Mimo, że to są często jakieś takie, wiecie, no nie są to jakieś drogie rzeczy czy wartościowe, ale no wiem, że dużo osób się z tego ucieszyło, z tych paczek, które ja Wam wysyłałam wcześniej, więc mam nadzieję, że będziemy dalej kontynuować tą naszą współpracę z firmą Bingo Spa i nie tylko. Mam nadzieję, że będą kolejne współprace, że kolejne firmy się będą do mnie odzywać. Bardzo bym chciała Was też obdarowywać. Więc tak. A jakie są zasady tego rozdania? Zasady są bardzo proste. Trzeba być subskrybentem tego kanału. I proszę subskrybować, bo ja wiem, że 40% osób, które tutaj przychodzi regularnie i które mnie ogląda,
Nie subskrybuję, po prostu nie wiem z czego to wynika, ale proszę Was, żebyście kliknęli ten przycisk subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi filmikami na naszym kanale. No, więc to. I trzeba napisać komentarz pod spodem, jakikolwiek komentarz. Mogą to być życzenia z okazji Dnia Mamy dla naszych widzek, dla Was. Mogą być to komentarze, biorę udział, jakiekolwiek komentarze, po prostu trzeba napisać komentarz i tyle. I termin zrobimy sobie do końca maja, więc w sumie czekajcie, ile dni? Dzisiaj jest 22, no to 23. Nie, 24 ja opublikuję ten filmik. No, powiedzmy, że do końca miesiąca, że losowanie zrobimy sobie w Dzień Dziecka. No i to będzie też prezent, taki wiecie, losowanie w Dzień Dziecka, więc wasze małe dziecko gdzieś tam się ucieszy wewnętrznie, jak wygra. A 5 osób może wygrać, więc jest to bardzo, bardzo fajne. No. Będzie mi miło, jeżeli oznaczycie Bingo Spa, jeżeli udostępnicie to u siebie na Instagramie, jeżeli macie Instagrama, ale nie jest to warunek konieczny. Po prostu dla osób chętnych, które mają Instagrama, bo wiem, że nie wszyscy mają Instagram i można oznaczać firmę Bingo Spa. Myślę, że też się ucieszą z tego. No. A ja będę wdzięczna za każde udostępnienie i za każdy komentarz. Także to tyle, słuchajcie. Ja to chowam do szafy na przechowanie i idę wziąć szybki prysznic. Posmaruję sobie dzisiaj tym... tym jadem brzmi nie, na ręku mi się nic nie dzieje, ale na buzie bałabym się, zrobię sobie ten peeling na twarz i posmaruję sobie tym serum minutowym. Zobaczymy. Czy będę odmłodzona i czy będę dalej tak wkurzać się niektórych ludzi na tym YouTubie. Także co? Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Pa!